Ted znał się na koniach. Może i nie był zbyt dobry w czymkolwiek innym, ale na koniach się znał. Stojąc obserwował tablicę wyników i patrzył na ludzi. Nie umieli ocenić wartości konia. Mimo to przynosili na tor swoje pieniądze i marzenia. Żeby ich zwabić, niemal w każdej gonitwie przyjmowano dwudolarowe zakłady dwójkowe oraz seksty. Ted nigdy nie brał się ani za seksta, ani za dwójkę, ani za duble. Obstawiał tylko wygraną najlepszego konia, który nie musiał być wcale faworytem. Marie tak bardzo zrzędziła z powodu jego wizyt na torze, że jeździł tu tylko 2 lub 3 razy w tygodniu. Sprzedał swoją firmę i wcześniej wycofał się z branży budowlanej. Naprawdę nie miał wiele więcej do roboty. Koń numer 4 nieźle się prezentował jak na typowanego 6:1, ale do startu zostało jeszcze 18 minut. Pan wybaczy, ale nie zdążyłam na 2 pierwsze gonitwy. Widziałem, jak pan odbiera pieniądze. Wygląda pan na faceta, który zna się na rzeczy. Który się panu podoba w następnej gonitwie? Ted przyjrzał się kobiecie. Miała rudoblond włosy, około 24 lat, szczupłe biodra i zaskakująco duże piersi, długie nogi, śliczny, zadarty nos, delikatne usta. Była w bladoniebieskiej sukience, nosiła buty na wysokich obcasach. Te wyścigi kwarterów są takie szybkie. Owszem, to tylko ćwierć mili. Większość kończy się w niecałe 18 sekund. Człowiek szybko dowiaduje się, czy miał nosa, czy nie. Gdyby moja matka wiedziała, że tu jestem i tracę pieniądze, złoiłaby mi skórę. Sam chętnie bym ją złoił. Nie jest pan jednym z tych, co to robią, prawda? Tylko żartowałem. No chodźmy do baru. Może uda nam się wybrać dla pani zwycięzcę. Dobrze, panie. Mów mi po prostu, Ted. Jak ci na imię? Wiktoria. Czego się napijesz, Wiktorio? Tego, co ty. Przyjrzał się jej tyłkowi. Idealny. Była lepsza niż jakaś pieprzona gwiazdka filmowa i nie wyglądała na zepsutą. No, w następnej gonitwie najlepiej prezentuje się koń numer 4 i płacą za jego wygraną 6:1. O! Poczuł, jak jej noga przywiera do jego nogi. Ludzie po prostu nie wiedzą, jak ocenić wartość konia. Pokaż mi człowieka, który potrafi to robić. A pokażę ci człowieka, który potrafi wygrać tyle forsy, ile jest w stanie unieść. No szkoda, że nie mam tylu atutów, co ty. Masz ich mnóstwo, kotku. Chcesz jeszcze jednego drinka? O nie, dziękuję. No cóż, słuchaj, chyba powinniśmy obstawić. W porządku, ja postawię 2 dolary na wygraną. Który to koń? Numer 4? Tak, kotku, to 4. Obstawił i wyszli obejrzeć gonitwę. Numer 4 nie rozpoczął najlepiej. Został popchnięty z 2 stron. Wyrównał bieg. Biegł pierwszy w stawce 9 koni. Potem jednak zaczął przyspieszać i doszedł do mety łeb w łeb z faworytem typowanym 2:1. Decydowała fotokomórka. Cholera. Muszę mieć tę wygraną. Proszę, pozwól mi wygrać. O, jaka jestem podekscytowana. Na tablicy rozbłysnął numer 4. Wygraliśmy, wygraliśmy, wygraliśmy. Rzuciła się na Teda i poczuł na policzku całusa. Spokojnie, kotku. Wygrał najlepszy koń, to wszystko. Czekali na oficjalne wyniki. Po chwili na tablicy wyświetlono wysokość najniższej wypłaty. 14,60. A ile postawiłeś? 40 na wygraną. Ile dostaniesz? 292. Odbierzmy pieniądze. Nachyl się. Chcę ci coś szepnąć do łóżka. Jesteś czarodziejem. Mam ochotę się z tobą pieprzyć. Ted stał, uśmiechając się do niej blado. Mój Boże. O co chodzi, boisz się? Nie, nie, to nie to. Więc w czym problem? Chodzi o Marie, moją żonę.
Jestem żonaty, a ona wlicza mi czas co do minuty. Wie, kiedy kończą się gonitwy i kiedy powinienem być w domu. Wyjdziemy teraz, pojedziemy do motelu. No cóż, oczywiście. Weźmiemy mój wóz, gdy skończymy, odwiozę cię z powrotem. Znaleźli jej samochód. Niebieskiego Fiata z 82 roku pasował kolorem do jej sukienki. Na tablicy rejestracyjnej było napisane Wiki. Gdy Wiktoria wkładała kluczyk do zamka, zawahała się. Nie, ty naprawdę nie jesteś jednym z tych typów, prawda? Jakich typów? No sadystą, jednym z nich. Moja matka miała kiedyś straszne przeżycie. Uspokój się. Jestem nieszkodliwy. Ted zerwał celofan ze szklanek. Zapalił papierosa i nalał dwie porcje. W tym czasie, gdy Wiktoria się rozbierała. Majtki i biustonosz były różowe, a jej ciało różowo-białe i piękne. Zdumiewające, że od czasu do czasu Bóg stwarzał tak wyglądającą kobietę, podczas gdy wszystkie pozostałe, większość pozostałych nie miały nic lub prawie nic do pokazania. Było to irytujące. Wiktoria była pięknym, irytującym snem. Była naga. Podeszła i usiadła na brzegu łóżka obok Teda, założyła nogę na nogę. Piersi miała bardzo jędrne i sprawiała wrażenie już podnieconej. Ted naprawdę nie mógł uwierzyć w swoje szczęście. O co chodzi? Czy myślisz teraz o swojej żonie? Nie, myślałem o czymś innym. No cóż, powinieneś myśleć o swojej żonie. Do diabła! Przecież to ty zaproponowałaś pieprzenie się. Mógłbyś nie używać tego słowa? Wycofujesz się. Nie. Słuchaj, masz papierosa? Ted wyciągnął papierosa, podał jej i zapalił. Wiesz, masz najpiękniejsze ciało, jakie dotąd widziałem. W to nie wątpię. Ej, wycofujesz się? Oczywiście, że nie. Rozbierz się. Ted zaczął ściągać ubranie, czując się gruby, stary i brzydki. Czuł się jednak również szczęściarzem. Był to pod wieloma względami jego najlepszy dzień na torze. Powiesił swoje rzeczy na krześle i usiadł obok Wiktorii. Wiesz, ty masz klasę, ale ja ją także mam. Każdy z nas wykazuje się nią na swój sposób. Ja zaszedłem wysoko w branży budowlanej i nadal robię szmal na koniach. Nie wszyscy mają takie wyczucie. Och, jesteś moim dużym, grubym buddą. Słuchaj, jeśli nie chcesz, nie zrobimy tego. Nie ma sprawy. Pokaż mi, co Budda ma. Wiktoria sięgnęła w dół i wsunęła mu rękę między nogi. Znalazła go, trzymała go w dłoni. Oho, coś czuję. Pewnie. No to co? Po chwili Wiktoria nagle schyliła głowę. Najpierw go pocałowała, potem poczuł jej otwarte usta i język. O, ty pizdo! Wiktoria uniosła głowę i spojrzała na niego. Proszę, nie lubię brzydkich słów. Dobrze, Wiki, dobrze. Żadnych brzydkich słów. Byłaś pod pościel, Buddo. Ted spełnił rozkaz i poczuł obok ciało Wiktorii. Jej skóra była chłodna, wargi rozchylone. Ted pocałował ją i wepchnął jej język do ust. Podobało mu się to. Świeże, świeże jak wiosna, młode, nowe, dobre. Jaka cholerna rozkosz, zerżnie ją na pół. Pieścił ją tam, rozbudzała się bardzo powoli. Potem poczuł, jak się otwiera i wepchnął jej palec. Miał ją, sukę. Wyciągnął palec i pocierał łechtaczkę. Chcesz gry wstępnej? Będziesz ją miała! Poczuł, że Wiktoria wgryza się zębami w jego dolną wargę. Ból był straszliwy. Cofnął głowę, czuł smak krwi rana na wardze. Uniósł się i mocno spoiczkował Wiktorię.
po czym uderzył ją na odlew w drugi policzek. Odnalazł jej łono, wsunął go i pchnął jak taranem, jednocześnie przywierając wargami do jej ust. Pracował z dziką zawziętością, od czasu do czasu odsuwając głowę i patrząc na Wiktorię. Próbował zyskać na czasie, nie śpieszyć się. I wtedy dostrzegł tę chmurę rudawych włosów rozłożonych wachlarzem na poduszce w blasku księżyca. Pocił się i jęczał niczym licealista. To było to, nirwana, miejsce przeznaczenia. Wiktoria milczała. Jęki Teda osłabły i po chwili opadł na plecy. Spoglądał w mrok. Cholera, zapomniałem possać jej cycki. Wiesz co? Co? Przypominasz mi jednego z tych kwarterów. Co chcesz przez to powiedzieć? To, że w ciągu 18 sekund jest już po wszystkim. Pognamy jeszcze, kotku. Wiktoria poszła do łazienki. Ted, stary profesjonalista, wytarł się w prześcieradło. Wiktoria to poniekąd niezłe ziółko, ale poradziłby sobie z nią. On miał też coś do zaoferowania. Ilu mężczyzn w jego wieku posiadało własny dom i 150 kawałków na koncie? Miał klasę i ona doskonale o tym wiedziała. Wiktoria wyszła z łazienki, wyglądając nadal na spokojną, nietkniętą dziewiczą niemal. Ted włączył lampę na łóżku, podniósł się i nalał dwie porcje whisky. Wiktoria usiadła na brzegu łóżka ze swoją szklanką, a on wygramolił się z pościeli i usiadł obok. Wiktorio, mogę ci pomóc? Ja przypuszczam, że masz swoje sposoby, Buddo. I będę lepszym kochankiem. Szkoda, że nie znałaś mnie, gdy byłem młody. Byłem twardy, ale dobry. Miałem talent i nadal go mam. Daj spokój, Buddo. Aż tak źle nie jest. Masz przecież żonę. Masz mnóstwo wartościowych rzeczy. Z wyjątkiem jednej. Z wyjątkiem tej jednej, której naprawdę potrzebuję. O, twoja warga, ty krwawisz. Ted spojrzał na swoją szklankę. W środku były krople krwi. Czuł też krew na podbródku. Otarł go grzbietem dłoni. Wezmę prysznic i zrobię z tym porządek, kotku. Za chwilę wrócę. Wszedł do łazienki, odsunął drzwi kabiny prysznica i puścił wodę, sprawdzając ręką temperaturę. Wydawała się w sam raz i wszedł do środka. Woda odbijała się od jego ciała. Widział krew w wodzie spływającą do otworu ściegowego. Niezła z niej tygrysica. Potrzebowała jedynie mocnej ręki. Marii była w porządku. Była poczciwa, a właściwie trochę nudna. Straciła młodzieńczą intensywność uczuć. To nie była jej wina. Może mógłby znaleźć sposób na to, by zostać z Marii i mieć Wiktorię na boku. Dzięki Wiktorii przeżywał drugą młodość. Musiał, kurwa, odmłodnieć i potrzebował więcej takiego dobrego rśnięcia. Oczywiście wszystkie kobiety były szalone, żądały więcej niż mogły dostać. Nie zdawały sobie sprawy, że dla mężczyzny robienie tego nie jest wspaniałym przeżyciem, lecz tylko koniecznością. Pośpiesz się, Buddo. Nie zostawiaj mnie tutaj samej. To nie potrwa długo, skarbie. Namydlił się obficie i spłukał z siebie wszystko. Potem wyszedł. Wytarł się ręcznikiem, otworzył drzwi łazienki i wszedł do sypialni. Pokój był pusty. Wiktoria zniknęła. Niezwykła była odległość dzieląca zwykłe przedmioty i zdarzenia. Teraz Ted zobaczył ściany, dywan, łóżko, dwa fotele, stolik do kawy, toaletkę i popielniczkę z ich papierosami. Odległość pomiędzy tymi rzeczami była ogromna. Teraz od wtedy dzieliły lata świetlne. Odruchowo podbiegł do garderoby i otworzył drzwi. Zostały tylko wieszaki. Wtedy uświadomił sobie, że zniknęły jego rzeczy. Jego bielizna, koszula, spodnie, kluczyki od samochodu i portfel, gotówka, buty, skarpety, wszystko. Po chwili zauważył opróżnioną w połowie butelkę whisky stojącą na toaletce. Podszedł, podniósł ją i nalał sobie.
Gdy to robił, ujrzał dwa słowa nabazgrane różową szmilką na lustrze toaletki. Żegnaj, Buddo. Wypił, odstawił szklankę i zobaczył w nim siebie. Bardzo grubego, bardzo starego. Nie miał pojęcia, co robić. Zabrał whisky do łóżka i ciężko opadł na brzeg materaca w miejscu, gdzie siedzieli razem z Wiktorią. Uniósł butelkę i pociągnął z niej. Jasne, neonowe światła z bulwaru wpadały przez zakurzone story. Siedział, patrząc przez okno i przyglądał się przejeżdżającym samochodom.